do naszych laureatów. Jeżeli są osoby pod sceną, bijemy dla was, słuchajcie, bo to było naprawdę bardzo fajne. A jak się pan... Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry. Andrzeju, przypomnij, na czym polegała twoja praca? Moja praca miała za zadanie... No miałem za zadanie nakręcić film promujący markową wodę. Jaki miałeś pomysł? No miałem pomysł taki, żeby przedstawić też część z mojego życia oraz część, która mówi o tej markowej wodzie. Woda, źródło życia, tak najkrócej można o niej powiedzieć. Potrzebna jest ona do naszego codziennego funkcjonowania. Kąpiemy się w niej oraz używamy jej do prania czy do mycia naczyń. Mnóstwo czynności możemy wykonać przy jej pomocy, ale czy robimy coś z tym, żeby nie była zanieczyszczona? Czy pijemy odpowiednią wodę? Dlaczego powinniśmy pić wodę właśnie z kranu? Andrzeju, czy twoja praca była skomplikowana? Długo trwała praca nad tematem, który sobie wymyśliłeś? Znaczy, najdłużej zajęło mi samo myślenie nad tym tematem. Koncepcja? Tak. A później, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo się tym interesuje, to już z górki mi się wydaje, że szło. Powiedz, czy to twój pierwszy konkurs? Nie, brałem udział kilka lat temu też w konkursie z wodociągu mareckiego. Czy tam udało się również wygrać? Tak, to był konkurs zdjęciowy i bodajże zająłem trzecie miejsce bądź wyróżnienie, już nie pamiętam. Wiem, że jest po prostu najlepsza dla mnie i dla mojego zdrowia. Najnowsza moda, markowa woda. Andrzeju, gratulujemy serdecznie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i co? I zapraszamy do kolejnego konkursu ogłoszonego przez Wodociąg Marecki. Dziękuję bardzo, bardzo chętnie. Bo wiem, że kolejne konkursy się szykują, a bardzo mi brakuje. Dziękujemy wielkie brawa tutaj do naszych laureatów. Dzień dobry, Natalko. Dobry. Natalko, powiedz, jaki był twój pomysł na film? Dzień z życia markowej wody. Czy długo pracowałaś nad swoim filmem? Tylko jeden dzień. Czy ktoś ci pomagał, czy też pracowałaś sama? Mama mi trochę pomagała. Czyli wspólna praca, rodzinna. Tak, wspólna. Natalko, jesteś laureatką. Powiedz, czy cieszysz się z nagrody? Jesteś zadowolona? Bardzo się cieszę. Czy to twój pierwszy konkurs? Oczywiście, że nie. Już byłaś laureatką innych konkursów. Tak, byłam. A czy będziesz brała udział w kolejnych konkursach? Tak, będę brała udział w kolejnych konkursach. Natalko, powiedz nam jeszcze, ile masz lat i czy chodzisz do szkoły już, czy jeszcze do przedszkola? Mam 7 lat i chodzę do szkoły, do drugiej klasy. Dziękujemy bardzo za spotkanie i gratuluję. Dziękuję bardzo.